Cześć, jest poranek. W obozie jeszcze wszyscy śpią. Wiatr przestał wiać, ale chcę wam coś pokazać. To jest od Fly Hamaka. Później postaram się wrzucić wszystkie nazwy, ale zobaczcie, noc, mróz. Tutaj jest delikatny pyłek. Tylko z takiego oszronionego, takiego śnieżnego elementu natury. Tutaj mamy tarp Didi Hamox. Zobaczcie, on jest w ogóle, on jest sztywny. On wręcz zamarzł, jest pokryty szronem i to bardzo. One, te hamaki, te tarpy są obok siebie, nie? Idziemy dalej. Tutaj też mamy tarp Didi Hamoxa i on też jest sztywny, widzicie? Tutaj widać, on jest cały zamarznięty, jest sztywny, twardy i pokryty oczywiście szronem i śniegiem. Lećmy dalej. No tutaj mamy naturhejka, mamy namiocik. Może to nie jest tarp, ale też pokażę, jak się zachowuje ten materiał. On jest cały czas miękki. To, że jest obsypany trochę lodem, już inna kwestia, ale też bardzo fajnie się zachował na mrozie. Tutaj wiało tak bardzo w nocy, że zasłona z folii NRC nie przetrwała. Naprawdę hulało niesamowicie. Tutaj na tym tarpie chcę znać jego nazwę. Co to za tarp? Lesowik. Na lesowiku, na tym materiale mamy oczywiście to, co na innych tarpach, ale on jest nadal miękki. On się oszronił, na nim osiadł szron, ale jest miękki w dotyku, nie jest zmarznięty, czyli też całkiem fajny materiał. A tutaj mamy jakiegoś no-name'a. Ten no-name jest oczywiście pokryty warstwą lodu, jest zmarznięty, ten materiał jest sztywny, twardy, on się wręcz tak łamie. Ale wróćmy do tego mojego, chociaż jeszcze po drodze podejdziemy do jednego schronienia. W tym schronieniu... Jarek, ten tarp to od jakiej firmy jest? Kurwa, nie pamiętam. A co? No później sprawdzimy, zobaczymy, on jest pokryty taką warstwą. Ja zastosowałem twoją metodę. No. Bez woreczków do plecaka. I on jest całkiem też się nieźle zachował, ponieważ on jest też tylko obsypany. No on jest, nie jest zamarznięty. W przeciwieństwie do innych z nylonu, wiesz? No na nim nie osiadł szron, on nie zamarzł, ten materiał nadal jest taki mięciutki, ale wróćmy, tak, wróćmy jeszcze do tego mojego tarpa od Fly Hamaka, którego po prostu, no nie mogę strawić jego zajebistości. Kurde, zobaczcie, no ten materiał jest taki sam, jak ja go rozwieszałem, na nim nie ma grama zmarzliny. On nie zamarzł, na nim nic nie osiadło. Kurde, po prostu kosmos. Ten materiał od Fly Hamaka jest naprawdę niesamowity. Proszę bardzo. Także pozdrawiam. Dzięki. Ten tarp robi o każdej porze roku niesamowitą robotę. Zobaczcie, jak mizernie skonstruowane spanko, żeby osłonić się przed wiatrem. Tarpik okopany profesjonalnie, proszę bardzo. Taki wiatrołap zrobiony z patyków. Ale i tak było zimno. Nie, Kornelius? Kornelius się nie odzywa, on zamarzł.